Wdałam się w romans z szefem wszystkich szefów. Czuję się jak kopciuszek, który wreszcie spotkał swojego księcia. Stara miłosna, w starej miłośnie tam właśnie mieszkam. Nazwa miejscowości adekwatna. Ciągle jestem zakochana, ciągle czekam na miłość. No i cóż, może jeszcze nie jestem stara, ale jak to mówią latalecom. Okres paniki pod tytułem Czy ja już zawsze będę sama. Mam co prawda za sobą, odważnie spoglądam w twarz własnemu przeznaczeniu i nie spodziewam się rewolucyjnych zmian. Dom, w którym do niedawna mieszkali ze mną rodzice, zajmuję już sama, mając za jedyne towarzystwo psa i chomika. No i róże. Nikt w całej miłośnie nie ma tak pięknych krzewów różanych jak ja. Pamiętają jeszcze czasy moich dziadków. Nie wiem skąd babcia wytrzasnęła podczas wojny tak piękne, rzadkie okazy. Amarantową kardinal albo bladą różową Fanton Lator. Mój dom wyglądałby okropnie, gdyby nie te róże, choć i tak jest niepodobny do wspaniałych rezydencji, które wyrastają wokół, jak grzyby po deszczu. Mój świat jest bardzo uporządkowany. Rano wstaję, karmię zwierzęta, jeśli jest wiosna lub lato, podlewam róże i idę do sklepu po mleko i bułki, a potem siadam w samochód i jadę do pracy. Gdyby udało mi się lepiej opanować niemiecki, byłabym dziś starszym menadżerem, ale niestety muszę się zadowolić stanowiskiem młodszego. Nic strasznego, po prostu na co dzień odwalam całą czarną robotę. Taki los, ale nie o tym chciałam opowiedzieć, chociaż mój bezpośredni przełożony to straszliwy buc, i gdybyście tylko pozwolili mi, opowieść byłaby długa i barwna. Tylko po co marnować czas na buca, lepiej opowiedzieć o księciu z bajki. Obok wprowadził się jakiś bogacz. A było tak. Pewnego sobotniego ranka obudził mnie hałas. Nie mogłam zrozumieć, co się dzieje. Pies ujadał, chomik wariował w klatce. Wreszcie podeszłam do okna. Tuż za płotem zobaczyłam smoka, a był to wielki zębaty buldożer. Wygryzł tymi zębami w ziemi dziurę, a potem pojawił się drugi potwór i wbił w tę dziurę makabryczne stalowe pręty. No tak zgadliście. Najwyraźniej ktoś kupił sąsiednią posesję, która od pięciu czy sześciu lat czekała na nabywcę. Widać trafił się bogacz. Przez kolejne miesiące obserwowałem z zainteresowaniem, jak wyrasta mi pod bokiem modna, szklano-stalowa, modernistyczna rezydencja. A potem basen z zasuwanym dachem. W życiu takiego nie widzieliście. A potem, no jasny gwint. Jakby mi ktoś mówił, to bym nie uwierzyła. Pewnego dnia na budowę zajechały ciężarówki. Panowie w kombinezonach wyciągnęli rulony czegoś, co wyglądało w pierwszej chwili jak dywan, a okazało się przepięknym angielskim trawnikiem, takim, jaki podobno trzeba strzyc i podlewać przez sto lat, żeby dobrze wyglądał. No i jeszcze starą lipę w ogromnej donicy, i krzewy różane sto razy piękniejsze od moich, i tysiące innych kwitnących roślin. Rozwinęli te wszystkie trawniki, powkładali w ziemię rośliny, spryskali lakierem utrwalającym, a potem odjechali. No jasne, że byłam zazdrosna. Rezydencja, rezydencją, ale w życiu nie widziałam takich róż. Odgrodzona od świata i od ludzi. Przez parę dni myślałam, że oto wreszcie zjawią się jacyś ludzie i dowiem się, kto ma zostać moim sąsiadem. Nie spodziewałam się natychmiast, że zyskam nowych przyjaciół. Na pierwszy rzut oka było widać, że nie jesteśmy z tych samych światów ale wyobrażałam sobie, miło jest mieszkać obok ludzi, którzy kochają ogrody. Ten po drugiej stronie siatki wyglądał naprawdę zachwycająco. I wtedy pojawiła się nowa ciężarówka, cała załadowana klinkierową cegłą. Tak jest, zgadliście. W ciągu jednego dnia między naszymi posesjami wyryzł dwumetrowy, elegancki mur. Mówcie sobie co chcecie, ale usiadłam na ganku z psem na kolanach i zwyczajnie się rozpłakałam. Oto kwintesencja mojego losu, sama z psem, odgrodzona od świata i ludzi, z okropną pracą. Wreszcie parę tygodni później coś się zaczęło dziać. Pewnego ranka przyjechało pięć krążowników znanej firmy przeprowadzkowej, pownosili meble, paprotki i wory z ciuchami. Kolejnego ranka minibusik przywiózł zastęp kucharek w fartuszkach, a jakże wszystko jak na amerykańskim filmie. I wreszcie w piątek wieczór, dokładnie 31 lipca, za murem rozbłysły kolorowe lampiony i zjawili się ludzie. Dziesiątki, jeżeli nie setki. Słychać było radosne śmiechy, muzykę na żywo, głosy biegających dzieci, strzelające korki od szampana i toasty. Najwyraźniej parapetówka. Zapchałam uszy stoperami i poszłam spać, ale ciężko to szło. Pies bał się fajerwerków, a zapach grillowanych kiełbasek nie dał się nijak przegonić. Boże, myślałam, a jeżeli oni będą tak balować przez weekend, przysiął ją szaleję. Tak jednak nie było. W niedzielę rano, gdy po sesji opuściła specjalistyczna ekipa sprzątająca, za murem panowała już absolutna niczym niezmącona cisza. Czyli nie miałam ze sąsiadów rodziny z dziećmi, tylko jakiegoś samotnika. Pomyślałam, że wezmę mały rewanżyk. Przyniosłam sprzęt grający na werandę i puściłam swoją ulubioną piosenkę na cały regulator. Niby lato, czas wakacji, ale w pracy rozpętało się piekło. Coś tam zaczęło się dziać na najwyższym szczeblu i zażądano od nas sprawozdań od początku roku. W sierpniu mój bezpośredni przełożony, czy mówiłam, że to wyjątkowo biłoki krętacz, postawiony przed koniecznością zdania relacji swoich osiągnięć, postanowił zwalić winę za ich całkowity brak na mnie. W życiu nie spotkałam takiego bezczelnego kłamcy. Okazało się, że przez cały rok miał błyskotliwe pomysły, wspaniałe plany, proponował, zlecał, nakazywał, ale ten toporny nieudacznik, czyli ja, zupełnie lekceważył jego polecenia. Mówił to z takim przekonaniem, że aż mi głos odjęło wobec jego bezczelności. Mogłam przekonywać wszystkich, że mam dowody w mailach, iż było zgoła inaczej, ale nie miałam siły się odezwać. Co za drań! Jedyne, w czym był dobry i to mu się należy uznanie, to autoreklama. Prezes słuchał tego wszystkiego, spoglądał na mnie srogo i ciągle pytał: Pani Adelo, co ma Pani do powiedzenia? A ja byłam tak wkurzona i tak zmęczona, że nie miałam do powiedzenia absolutnie nic. Wreszcie rzuciłam: tylko przepraszam, źle się czuję i muszę wyjść. Wybiegłam z sali konferencyjnej. Nie palę, ale wyszłam na patio i wysępiłam papierosa od faceta, który tam siedział. Nie widziałem pani przedtem na papierosie, powiedział, bo nie palę. A, no to logiczne, uśmiechnął się. Nie palę zwykle, a dziś palę, odpowiedziałam, czując, że jeśli zada mi pytanie, dlaczego dziś palę, to się rozpłaczę. To dlaczego pani dziś pali? spytał, przyglądając się uważnie. No i wtedy popłynęłam. Było mi wszystko jedno, naprawdę dokładnie wszystko. Przepracowałam w tej firmie 12 lat. Zawsze miałam nad sobą facetów, którzy byli bardziej kompetentni, lepiej mówili po niemiecku, mieli fajniejsze pomysły. Ale jakimś dziwnym trafem zawsze mnie pytali o radę, i potem moje z dobrego serca podsunięte rozwiązania prezentowali jako swoje. Przyzwyczaiłam się do tego. Żadna ze mnie feministka nie umie o siebie zawalczyć. Dokładnie tak samo było w moim życiu prywatnym. Miałam w sobie to wszystko, żeby zbudować cudowną rodzinę, wspaniały dom, dać szczęście i wreszcie być szczęśliwa. Tylko jakoś innym to szło lepiej. Ja miałam na karku starszych, schorowanych rodziców i obowiązek utrzymania domu od bardzo młodego wieku no i gdzieś ta moja szansa się zgubiła. Wiem, wiem, że to bardzo nieprofesjonalne opowiadać o życiu prywatnym facetowi na papierosie, którego zresztą nie paliłam. Ale jak już się rozpłakałam, to nie umiałam się zatrzymać, a on słuchał bardzo uważnie. Wróciłam do domu, pewna, że mnie wywalą z roboty. Ale jak mówiłam, było mi wszystko jedno. Usiadłam przed domem, wdychałam zapach moich róż. Cudowny, ej, no znowu nie taki cudowny, ten sąsiad za muru zaczął wieczorne grillowanie. Nadstawiłam uszu, czy aby nie słychać jakiejś rozmowy. Nie, musiał być sam. W pewnej chwili usłyszałam dźwięk telefonu. Wrodzona ciekawość kazała mi wytężyć słuch. Typek gadał po niemiecku. Ale jak płynnie. Dodatkowy powód, żeby go nie lubić. Znowu włączyłam na cały regulator Stinga. Niech wie, że nie jest panem świata, nawet jeśli sobie na nim zbudował ceglane ogrodzenie. I nagle ni z tego nizowego mój chyłbasiany oprawca zaczął z muru śpiewać. Razem ze Stingiem. Every breath you take. Nie wiem, co mnie podkusiło, ale zaczęłam śpiewać razem z nim. I tak sobie nuciliśmy po dwóch stronach muru. Potem poszłam spać, ale nie zasnęłam. Na załóż pojechałam do biura w bojowym nastroju. Postanowiłam zawalczyć o swoje, dosyć tego. Nie mam ochoty być podnóżkiem dla tych wszystkich bentsfaów, którzy gdy przyjdzie właściwy moment zwalają na mnie wszystkie swoje winy. Ja już miałam wparować do gabinetu szefa, ale wtedy zatrzymała mnie Kryśka. Słyszałaś nowinę, jaką? Wywalili Rafała. Jakiego Rafała? No tego Rafała, starszego menadżera, twojego szefa. Wcale też nie wiem, czy prezes utrzyma się na stanowisku. Jak to się stało? Podobno, firma została sprzedana. Ale jak to, co z nami będzie? No, tego właśnie nie wiadomo. Wiesz, powiedziałam, to ja chyba muszę zapalić. Wyszłam na patio, a ten sam facet znowu tam siedział. Hech, uśmiechnął się, ja też nie palę, naprawdę, ale też mam trudny czas. Pracuje pan tu? Nie zapytałam poprzednim razem, zanim zalałam pana potokiem słów. Nawet pani nie wie, jak bardzo mi wtedy pomogła. Facet błysnął białymi jak śnieg zębami. Jezus, skąd niektórzy ludzie mają takie idealne zęby? Przejdźmy na ty. Mam na imię Tobiasz. Nie przychodzi mi łatwo takie tykanie. Nie jestem taki znów bardzo otwarty, ale z panią bardzo dobrze się dogaduję. Jestem Adela. Pracuje pan... Pracujesz tu, Tobiaszu? No, od dziś już tak. A w której firmie? W tej samej, co ty. Uśmiechnął się bardzo tajemniczo. W Tej co ja, to pewnie już wiesz, że nas sprzedali. No, sprzedali właśnie dlatego tu jestem. Ja wiem, przyszedłeś na miejsce Rafała, ucieszyłam się. Kurczę, fajnie było mieć sensownego szefa. W pewnym sensie przyszedłem na miejsce Rafała ja tę firmę kupiłem. Stara wiosna, w starej miłośnie, tam właśnie mieszkam i znów jest weekend. Siedzę sobie teraz na ganku, pies łasi mi się do nóg, chomik szaleje w wyniesionej na trawnik klatce. Znowu ten cholerny grill za murem. Ale jakoś dziś mnie to bardzo nie drażni. Zaraz wychodzę na obiad. Tobiasz awansował mnie na stanowisko starszego menadżera. Przez ostatnie dni pomagałam mu ogarnąć wszystkie dokumenty. Wczoraj zapytał, czy zjem z nim w sobotę obiad. No nie wiem, nie wygląda to najlepiej, ale spotkanie ma być służbowe i mamy omówić nową strategię firmy. Nawet nie musiałam specjalnie się przygotowywać, od lat, noszę w głowie pełno pomysłu. Mój szarmancki szef zapytał, gdzie mieszkam. Powiedział, że po mnie przyjedzie. Podałam mu adres, a on dziwnie popatrzył. Pewnie nie liczył się z tym, że będzie musiał tak daleko jechać. Ma być za pół godziny. Tymczasem facet za murem grilluje ile wlezie. Jestem trochę głodna. Ale co to za hałas? Co się dzieje? Czy on do reszty oszalał? On chyba wali młotem w mur. No tak, najwyraźniej właśnie to robi. Oszalał pan? Niech się pan odezwie. Nic, ani słowa. Tylko to jednostajne walenie. Mur powoli pęka i widzę pierwszą rysę. Co za świr. Lecą na odłamki i wreszcie z muru wypada jedna cegła, a potem dwie. On wali dalej. Robi dziurę w ogrodzeniu i wreszcie go widzę. I mało nie jest wrażenia. To tobiasz. W rezydencji z basenem mieszka tobiasz. Wybił dziurę wielkości sporego okna, włożył głowę do środka i zaśmiał się wesoło. Adelo, zapraszam na obiad. A potem podał mi przez dziurę w płocie porcję grillowanych kiełbasek. Ze zdumienia aż mi głos uwiązł w gardle. On jest zupełnie jak książę z bajki. A ja? Czy jestem kopciuszkiem, który wreszcie spotkał swojego księcia? Naprawdę nie wiem, co będzie dalej. Zapraszam do historii numer dwa. Były mąż zabawiał się z kochanką, a ja wyprówałem sobie żyły, żeby utrzymać synów. Kiedy po rozwodzie zostałam sama z chłopcami, nie było mi łatwo. Ich ojciec, poza wysyłanymi co miesiąc alimentami, nie poczuwał się do odpowiedzialności. Czułam się, jakbym samodzielnie dźwigała na plecach cały świat. Żeby jakoś związać koniec z końcem, imałam się różnych zajęć. Po pracy dawałam korepetycje z angielskiego, tłumaczyłam, że dla zaprzyjaźnionej firmy. Zapisałam się na kurs instruktorski, żeby potem chwilę w osiedlowym klubie prowadzić zajęcia fitnessu. Dzięki temu miałam do dyspozycji trochę więcej gotówki. Wreszcie było na nowe górskie rowery dla chłopaków i buty, o których marzyłam, na kosmetyczkę i weekendowy wyjazd w góry. Jednak cena, jaką za to płaciłam, była wysoka. Bywało, że ze zmęczenia omal nie zasypiałam na stojąco. Jadłam co bądź, mało spałam, byłam chronicznie zmęczona. To musiało się tak skończyć. Wirus. Lekarka nie pozostawiła złudzeń i zaordynowała zwolnienie do końca tygodnia. Nie mogę tak długo, powiedziałam. Przez tydzień bierze pani lekarstwa, witaminy, wyciska sobie soczki, poza tym dużo śpi i wypoczywa. Dodała, jakbym nie słyszała mojego sprzeciwu. Mam zbyt wiele zobowiązań. Weszłam jej w zdanie i już chciałam wyliczyć swoje wszystkie zadania, kiedy lekarka zdjęła okulary. Popatrzyła na mnie cieplejszym już wzrokiem i powiedziała tonem, jakim matki mówią do swoich upartych córek. Moja droga, nic się nie dzieje bez przyczyny. Pani organizm jest nadwyrężony. W innym razie sam by się obronił. On po prostu nie miał już siły. Baterie się wyczerpały. Musi pani odpocząć. W moim wypadku nie było to łatwe. Jestem kobietą aktywną, która odpoczywa, pływając, biegając albo jeżdżąc na rowerze. Tymczasem wysoka temperatura i ogólne osłabienie uniemożliwiały mi to. Nie daję rady. Bezczynność mnie wykańcza. Żaliłam się koleżance, która wiedziała, jaka to byłaby dla mnie kara. Wiesz co? Obejrzyj zaległe filmy, poczytaj faktycznie, kup sobie witaminy i wyciśnij sok. Zadbaj o siebie, bo ostatnio nie wyglądasz dobrze. Powiedziała, jakby słowo słowo słyszała to, co powiedziała mi lekarka. To dało mi do myślenia. Usiadłam przy stole w kuchni, zrobiłam sobie filiżankę kawy i zamyśliłam się. Kiedy postanowiłam. Zastanowić się, co ostatnio zrobiłam dla siebie, po zakupieniu nowych butów okazało się, że nic. W dodatku tylko stawiałam sobie wymagania. Kazałam efektywniej pracować, więcej zarabiać, mniej spać, szybciej jeść. Postanowiłam wykorzystać to zwolnienie tylko dla siebie, faktycznie odpocząć, żyć wolniej i z większym rozmysłem. I chociaż początkowo miałam w planach wykorzystać L4 na nadrobienie domowych obowiązków, umycie okien, pranie firan. Po sprzątanie w kuchennych szafkach machnęłam na to wszystko ręką chyba pierwszy raz w życiu. Zamiast tego położyłam się z książką i oddałam lekturze. Po południu, kiedy nakarmiłam chłopaków, obejrzałam film, a potem następny. Wyrzuty sumienia, że leżę zamiast porządkować dom, szybko odepchnęłam od siebie. Zupełnie dobrze wychodzi mi to odpoczywanie. Relacjonowałam koleżance, która zadzwoniła wieczorem. Z biegiem dni czułam się faktycznie coraz lepiej. Dużo czytałam, spałam, oglądałam telewizję. Nie tylko już nie gorączkowałam i nie miałam kataru, ale jakby odzyskiwałam dawno temu utracony wigor i życiowy optymizm. Chyba już dawno nie byłam w tak dobrej formie psychicznej. Mamo, ciągle się do samej siebie uśmiechasz, mówił Pawełek, mój sześciolatek. Kiedy patrzyłam w lustro, widziałam kobietę z ładnie zarumienionymi policzkami i błyszczącymi włosami. Postanowiłam iść za ciosem i zweryfikować swoje życie, wziąć się z nim za bary, a nie jak dotąd pozwalać, by obowiązki tak znacząco wzięły góry nad przyjemnościami. Pieniądze są ważne, ale nie mogę się dla nich zabijać, myślałam układając swój tygodniowy harmonogram przy filiżance herbat. Ustaliłam, że zajęcia sportowe w naszym osiedlowym klubie będę prowadziła tylko w dwa weekendy w miesiącu. Za to, jak będzie trzeba, zgodzę się na wyjazdowe kursy, za które płacili podwójnie. Podniosłam też swoją stawkę za tłumaczenia. Dzięki temu nie straciłam zbyt wiele gotówki, a zyskałam całkiem sporo czasu. Teraz mam czas na pracę i na odpoczynek. Że też wcześniej na to nie wpadłam, mówiłam koleżance. Mam teraz sporo czasu dla siebie. Dziś jestem przekonana, że ten wirus, który niespodziewanie zaatakował mnie pewnego dnia wysoką temperaturą i ogólnym osłabieniem, był dzwonkiem alarmowym. Nic w naszym życiu nie dzieje się przypadkiem, także choroba. Uważam i cieszę się, że odebrałam ten sygnał i wreszcie zweryfikowałam swoje życie. Nie wiadomo co stałoby się, gdybym znowu zechceważyła swoje zmęczenie. Mało to razy zdarza się, że pracoholiczki trafiają do szpitali ja na szczęście już nie podzielę ich losu. Mam czas na wszystko: dla swoich chłopaków, na pracę, dodatkowe zajęcia, a także na swoje małe babskie przyjemności: kosmetyczkę i fryzjera. Dziękuję za wysłuchanie obu tych historii razem ze mną. Podzielcie się, proszę, w komentarzach swoimi opiniami. Będzie mi bardzo miło móc poczytać naprawdę wasze komentarze. Zawsze jestem bardzo ciekawy każdego waszego zdania. Z mojej strony tyle na dziś. Do usłyszenia!